Witam. W dzisiejszym materiale pochylę się nad ograniczeniem sprawowania mszy trydenckiej przez papieża Franciszka. Zapraszam. Nowa edycja mszału rzymskiego, zatwierdzona przez papieża Pawła VI w 1970 roku, czyli zaledwie pół wieku temu, wprowadzona w ramach odnowy liturgicznej po Vaticanum Secundum, czyli drugim Soborze Watykańskim, znacząco okroiła i spłyciła to, co wzniosłe i pobożne w liturgii ofiary Chrystusowej. Celebrans, zamiast skupiać się na refleksji, zadumie i odprawianiu pewnego misterium, staje się kimś w rodzaju aktora na scenie teatralnej, odzianego w ornat jako substytut kostiumu, prowadzącego wyreżyserowany dialog z wiernymi niczym błazen, który ma na celu zabawianie gawiedzi. Msza Święta Trydencka została wprowadzona w roku 1570 jako nadzwyczajna forma rytu rzymskiego, forma extraordinaria. Kapłan w ich trakcie zwrócony jest tyłem do wiernych, zaś przodem do tabernakulum i krzyża, w taki sposób, aby to Bóg był w centrum uwagi. Liturgia sprawowana jest tam niemal w całości po łacinie, zaś w języku obowiązującym na terenie danego kraju jako urzędowy odczytywane są jedynie fragmenty Pisma Świętego oraz kazania. Występuje tam ponadto aż kilkaset liturgicznych gestów. Jest to tradycja piękna, ponadczasowa i warta upamiętniania. 7 lipca 2007 roku papież Benedykt XVI wydał motu proprio pod tytułem Summorum Pontificum, znoszące tego rodzaju ograniczenia, i od tej pory każdy kapłan mógł odprawiać mszę przedsoborową bez konieczności uzyskiwania zgody. Podkreślał tam, że używanie ksiąg liturgicznych sprzed 1970 roku nigdy nie było i nadal nie jest zakazane. Niestety współcześnie jego niechlubny sukcesor Franciszek ponownie ją ograniczył i unieważnił postanowienia swojego poprzednika na tronie Stolicy Apostolskiej. Zgodnie z wprowadzonym przez Franciszka 16 lipca 2021 roku motu proprio pod tytułem Traditionis Custodes, księża będą musieli uzyskać od swojego biskupa ordynariusza zezwolenie na odprawianie mszy w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Zgodnie z nowymi przepisami nie wolno będzie też sprawować liturgii trydenckiej w kościołach parafialnych, a jedynie w tych, które zostaną wskazane przez biskupa. Jest to ewidentny przykład celowego uderzenia w tradycjonalizm chrześcijański, podkopującego jego korzenie. Bergoglio, pragnąc iść z duchem czasu, rozbija Kościół, czy wręcz protestantyzuje go, zbliżając się do człowieka. Paradoksalnie uprawia ad populum, nabierające zlaicyzowanego postmodernistycznego wydźwięku. Wierność tradycji w dobie jej zagrożenia powinna przebrzmiewać dzisiaj tym głośniej. Duchowni nie kwapią się jednak gremialnie do stawania na jej straży, co podkopuje ich autorytet jako duszpasterzy Chrystusowej owczarni. Nie należy, rzecz jasna, potępić w czambuł elementów chwalebnych w nowych reformach, takich jak róg ekumeniczny, zmierzający do apostolskiej integracji i dialogu rozproszonych chrześcijan oraz komunikacji z hierarchami innych wyznań. Niemniej jednak to o wiele za mało, żeby spożywać ciasto toczone zakalcem i pleśnią. Nadzwyczajna forma rytu rzymskiego stanowi lex orandi, czyli normę modlitwy dla Kościoła powszechnego z natury rzeczy, nie zaś na mocy jakiegokolwiek dekretu dostojnika. Stanowi ona autentyczny i nieomylny sposób sprawowania kultu, który jest pozbawiony jakiegokolwiek błędu i jako taki stanowi spójny i doskonały wyraz wiary Kościoła. Dbałość o szlachetność liturgii i przywiązanie do jej nienaruszalności powinny być obowiązkiem każdego wiernego. Przesłanką za taką postawą nie powinny być teologiczne dywagacje, lecz szacunek dla sfery sakrum i chęć autentycznego przeżywania męki pańskiej.
Współczesna rewitalizacja wiary to w rzeczywistości jej ogołocenie z wartości przyświecających ojcom, motywowane lękiem lub ślepym zapatrzeniem w postęp. W praktyce oznacza to walkę z fikcyjnymi problemami i wylewanie dziecka razem z kąpielą. Dokument papieski sprawia wrażenie sporządzonego w pośpiechu, niejako na kolanie i nieprzemyślanego, zaś jego treść stoi w sprzeczności z moralnymi intuicjami tradycjonalistów. Mimo to jednak weszła w życie w trybie natychmiastowym, bez szansy na przemyślenia i nanoszenie ewentualnych poprawek. W takiej sytuacji wierni mają pełne prawo podważyć autorytet papieski i zareagować nieposłuszeństwem czy wręcz buntem. Zachowywanie jedności za wszelką cenę nie wchodzi w grę, kiedy wiąże się z tolerowaniem słów niemożliwych do pogodzenia z niezmiennym depozytem wiary, które śmiało można nazwać herezjami. Należyty szacunek do kanonizowanych norm liturgicznych powinien stać w tym przypadku na pierwszym planie. Nie oznacza to diabelskiego non serviam czy przerostu formy nad treścią, bo byłoby to oszczerstwo wysokiego kalibru względem wiernych. Zauważenie błędnych decyzji hierarchów nie oznacza chęci rozbijania wspólnoty czy instytucji Kościoła, ani kierowania się subiektywnymi upodobaniami. Już święty Tomasz z Akwinu głosił wszakże, że jeśli nasz przełożony nakazuje nam zrobienie czegoś złego, mamy obowiązek odmówić posłuszeństwa. Jeśli nakaz przełożonego jest niesprawiedliwy, mamy prawo do nieposłuszeństwa. Demaskowanie upadłych pasterzy, na przykład antypapieży, jest więc cnotą. Cenzurowanie i spychanie do katakumb postaw sprawiedliwych i godnych jest zaś hańbą i dyshonorem. Pamiętajmy na koniec, że szatan jako ojciec kłamstwa uderza zawsze w to, co jest z prawdy i na tym właśnie polega rewolucyjny charakter współczesnych reform. Bardzo dziękuję.